Poruszę temat państw, które tworzyły w przeszłości obozy koncentracyjne, jak i które nadal je tworzą. Zaznaczam, że chodzi o twórców owych obozów, a nie o państwa na terytorium, w których się znajdują. Zaczynamy. Włochy. Włosi trzymali stronę Hitlera w trakcie II wojny światowej i, idąc w jego ślady, tworzyli obozy koncentracyjne. Obóz koncentracyjny w Fossoli to obóz koncentracyjny w północnych Włoszech. Od stycznia 1944 roku stanowił także miejsce internowania przeciwników reżimu faszystowskiego. 14 lipca 1944 roku w ramach represji za zamach na żołnierzy niemieckich w Genui rozstrzelano w nim Jerzego Sasa Kulczyckiego. Innym, popularniejszym obozem koncentracyjnym Włochów jest obóz koncentracyjny Gonars. Utworzony w roku 1942 w miejscowości Gonars w północno-wschodnich Włoszech. Obóz koncentracyjny włoscy faszyści uruchomili 23 lutego 1942 roku. W pierwszym transporcie przywieziono 5343 osoby, w tym 1643 dzieci ze okolic Lublany, a także z innych obozów. W obozie przetrzymywani byli głównie obywatele Jugosławii, przede wszystkim Słowańcy i Chorwaci, a także osoby innych narodowości. Jedynie w roku 1973 ustawiono na w miejscowym cmentarzu pomnik, a szczątki 453 ofiar umieszczono w dwóch podziemnych kryptach. Szacuje się, że jeszcze około 50 innych osób zginęło w tym obozie wskutek głodu i tortur. Chorwacja, a mowa tutaj o Jasenowak. A był to największy w powstałych w niepodległym państwie chorwackim w czasie II wojny światowej obozów koncentracyjnych. Ten był założony przez faszystowskich Ustaszów w sierpniu 1941 roku. Budowa składającego się z pięciu podobozów rozproszonego na obszarze prawie 240 km2 kompleksu obozowego trwała od sierpnia 1941 roku do lutego 1942 roku. Dwa najstarsze podobozy... Krapie i Brocica zostały zlikwidowane w listopadzie 1941 roku. Jeden z największych obozów koncentracyjnych w Europie to był i był określany mianem Auschwitz Bałkanów. Od 10 maja 1942 roku komendantem był Mirosław Majstorowicz, franciszkanin, usunięty z zakonu, lecz nie ekskomunikowany z kościoła katolickiego. Powszechnie nazywany był bratem szatanem. Całkowita liczba ofiar, według różnych źródeł, waha się od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy. Natomiast nie ulega wątpliwości fakt, że ogromną większość pomordowanych stanowili Serbowie. W obozie w więzieni i zabijani byli również Żydzi, Romowie oraz niektórzy należący do Ruchu Oporu Chorwacji. Waci. Dla oszczędzenia kul podrzynano więźniom gardła w zawodach urządzanych w obozie 28 sierpnia 1942 roku zwyciężył były franciszkanin Peter Brzica, późniejszy członek organizacji Kryziari, który specjalnym nożem poderżnął gardło co najmniej 670 nowo przybyłym więźniom w ciągu jednej nocy. Stany Zjednoczone, a mowa tutaj o więzieniu Guantanamo na Kubie, ze względu na swój charakter, a w szczególności na długotrwałe przetrzymywanie więźniów bez wyroku sądowego oraz stosowanie tortur w trakcie przesłuchań, pojawiają się opinie głównie środowisk obrońców praw człowieka, iż w rzeczywistości więzienie Guantanamo spełnia definicję obozu koncentracyjnego. A jaka jest definicja obozu koncentracyjnego? Miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz. Służyć może różnym celom, od miejsca czasowego odosobnienia osób, wobec których zostaną podjęte później inne decyzje poprzez obóz pracy przymusowej, czyli niewolniczej, aż po miejsce fizycznej eksterminacji. Ważnym elementem obozu koncentracyjnego jest spełnienie jednego warunku. Więźniów trzeba mordować albo łamać prawa człowieka. Jeśli jeden z tych warunków się spełnia, to więzienie polityczne zmienia się w obóz koncentracyjny. Dlaczego umieszczam Amerykanów, a nie Kubańczyków? Bo Guantanamo jest obozem koncentracyjnym. Więzienia Castro są więzieniami politycznymi, ale nie koncentracyjnymi, zaś Batista niby obozy koncentracyjne miał, ale nie posiadam w tej kwestii dokumentów. Po atakach z 11 września 2001 roku baza stała się dla USA narzędziem do walki z terroryzmem. W listopadzie 2001 roku prezydent George Bush wydał wojskowy rozkaz w sprawie zatrzymywania, traktowania i sądzenia osób nie będących obywatelami USA w wojnie z terroryzmem. Od tego momentu Pentagon mógł przetrzymywać obywateli innych krajów przez dowolny czas w dowolnych miejscach bez Stawiania zarzutów. Dodatkowo podejrzani o terroryzm nie mogli ubiegać się o proces przed niezawisłym, bezstronnym sądem. Podlegali jurysdykcji komisji wojskowych ustanowionych tym rozkazem. Ograniczono im również możliwość składania skarg przeciwko zatrzymaniu. Uznano, iż skargi te nie podlegają jurysdykcji sądów federalnych. Czy Guantanamo jest dobre? Nie, ale czy jest potrzebne? Tak. Chile, a mam na myśli Chile pod panowaniem Pinocheta, który był łajzą, śmieciem, tyranem, dyktatorem, szaleńcem i psychopatą. A dziś niektórzy Polacy go popierają, choć Pinochet przez wielu jest określany Hitlerem Ameryki. Już na krótko po zamachu stanu władze zamieniły główne stadiony kraju w opozy koncentracyjne. Największym z nich był Stadion Narodowy Chile, Stadion Nacional de Chile. Pomiędzy sierpniem a listopadem 1973 roku przetrzymywano w nim 40 tysięcy ludzi, mężczyzn i kobiet rozstrzelonych. Mężczyźni przetrzymywani byli na boisku i widowni, kobiety na basenie szatniach i przyległych do stadionu budynkach. W przebieralni oraz na korytarzach torturowano i mordowano ludzi. Przesłuchania prowadzono na bieżni. Villa Grimaldi to inny obóz koncentracyjny Pinocheta. Był to kompleks budynków służących do przetrzymywania i tortur na więźniach politycznych. W latach 1974-78 przetrzymywano w nim 5 tysięcy więźniów, z których zamordowanych zostało 240. Według personelu zajmującego się obiektem, do Puczu w 1973 roku należał on do bogatej rodziny, która oddała majątek jako okup dla reżimu w zamian za uwolnienie przetrzymywania. Córki. Villa Grimaldi stała się centrum operacji MIB, któremu powierzono bezpośrednio represję mieszkańców Santiago. W ostatnich dniach funkcjonowania reżimu duża część zabudowań została zniszczona. Uważa się, że zrobiono to w celu zatuszowania śladów represji. A wy znacie jakieś państwa, które tworzyły tego typu miejsca? Napiszcie, co wiecie, pochwalcie się swoją wiedzą i dajcie znać, co według Was powinno trafić na miejsce szóste. Chiny. Obozy koncentracyjne w Chinach to. Laogai. W latach 60. chińskie więzienia przetrzymywały dużą liczbę więźniów krytycznie nastawionych do rządu. Więzienia te zorganizowane były na wzór fabryk. Niemniej jednak większość aresztowanych ze względów politycznych zostało zwolnionych w latach 70. pod adresem Chin wysuwane są zarzuty, że produkowane tam wyroby często trafiają na zagraniczne rynki, a zyski z pracy niewolniczej trafiają na konta rządowe. W Laogai wytwarza się niemal wszystko od zielonej herbaty przez węgiel po silniki, co stanowi około 60% asortymentu. Chińskiego eksportu. Władze chińskie twierdzą, że wyroby te stanowią nieznaczny wolumen w ogólnym wolumenie eksportu. Praca zaś więźniów w fabrykach. Nie jest naruszeniem praw człowieka, a większość z nich znajduje się tam za te same czyny, które w świecie zachodnim określane są jako przestępstwo. Oficjalne stanowisko chińskich władz mówi: System Laogai w naszym kraju stanowi ważną część systemu bezpieczeństwa publicznego i jest jednym z narzędzi dyktatury proletariatu. Jego celem jest ukaranie i zreformowanie wszystkich kontrrewolucjonistów i innych kryminalistów, a władze amerykańskie i europejskie kupują takie niewolnicze produkty. I co? Prawa człowieka przestają się liczyć, kiedy w grę wchodzi pieniądz. Hiszpania, a mowa o Hiszpanii Francisco Franco, czyli kolejnego świra i handlarza dziećmi, przy okazji, o czym opowiadałem wielokrotnie na kanale Światowa Historia, więc zapraszam. Już w 1937 roku Franco założył pierwszy obóz koncentracyjny dla przeciwników politycznych Miranda de Ebro. Został oparty na modelu zastosowanym w III Rzeszy. Obóz był wprowadzony przy wsparciu SS i Gestapo, a jego naczelnikiem został gestapowiec Paul Winzer. Po zajęciu Francji przez nazistowskie Niemcy, stoi na czele dyktatury Francisco Franco zachęcał hitlerowców do umieszczania przebywających w kraju republikanów w obozach koncentracyjnych. Niemcy w odpowiedzi na apel generała Franco wysłali do obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec. Więźniów. Z złącznej sumy 7 tysięcy lub 10 tysięcy republikanów przebywających w nazistowskich obozach koncentracyjnych przeżyło tylko dwa tysiące. Nieliczni, którzy przeżyli niewolę nazistowską, nigdy już nie mogli powrócić do Hiszpanii. W 1941 roku państwo hiszpańskie przygotowało listę wszystkich 6 tysięcy Żydów znajdujących się na jego terytorium i przekazało ją szefowi sesji Gestapo Henrykowi Himmlerowi. W hiszpańskim obozie Miranda de Ebro internowano wielu uchodźców polskich, którzy nielegalnie przekraczali granicę francusko-hiszpańską po upadku Francji i przez cały okres 1940-1944. Ich liczba szacowana jest na 2000 osób. W Miranda de Ebro więziony był m.in. Antoni Kępiński, który dostał się do niewoli wraz z grupą Polaków, która po kapitulacji Francji przekroczyła Pireneje. Pomiędzy 1936 a 1942 roku przez frankistowskie obozy koncentracyjne przewinęło się około pół miliona ludzi. owe obozy działały jeszcze po 1945 roku. Korea Północna. Obozy koncentracyjne w Korei Północnej nazywa się dziś Kwaliso. Pierwsze obozy powstały krótko po wojnie koreańskiej. Pod koniec 1950 roku większość przeciwników politycznych Kim Irsena została zabita. Do obozów, oprócz więźniów politycznych, trafiają groźni, przestępcy. Do obozu mogą trafić nawet Koreańczycy, którzy przypadkowo stłukli po piersi Kim Irsena lub położyli go zatem na podłodze. Wraz z oskarżonym więźniami zostają także członkowie jego rodziny. Więźniowie, którzy trafiają do Kwaliso, zaraz po przekroczeniu bram są pouczani przez strażników, że nie mogą być traktowani jako osoby ludzkie. Więźniowie są zmuszani do wielogodzinnej pracy. Przeciętny dzienny posiłek składa się z 300 g produktów roślinnych oraz szczura. Więźniowie w ukryciu jedzą także znalezione rośliny oraz paszę dla zwierząt. Więźniowie Umieszczeni za karę w miejscach odosobnienia otrzymują 100 gram pożywienia, przy czym muszą klęczyć w jednym miejscu przez 19 godzin. Do eksperymentów przydziela się także upośledzone dzieci. Młodzi rudzy zdobywają w obozach doświadczenie, operując bez znieczulenia więźniów. W obozach koncentracyjnych panuje gruźlica i choroby związane z układem oddechowym. Prawdopodobnie 30% więźniów jest w różny sposób okaleczanych. Skąd to wiemy, zdarzają się uciekinierzy z Korei Północnej również z tych obozów. i Ci mieszkając w Korei Południowej bądź w Stanach Zjednoczonych, opowiadają, jak to wygląda. Rosja. Gułak to system obozów pracy przymusowej w Związku Radzieckim, w którym więźniami byli zarówno przestępcy kryminalni, jak i osoby uznawane za społecznie niepożądane lub politycznie podejrzane. Sieć łakrów składała się w szczytowym okresie z kilku tysięcy obozów pracy przymusowej rozlokowanych na terenie całego Związku Radzieckiego. W obozach panowały skrajnie złe warunki bytowe, zbliżone do panujących w niemieckich obozach koncentracyjnych. Umieszczeni w nich ludzie byli przymuszeni do wydzięczającej niewolniczej pracy. Ideologicznym celem obozu była reedukacja przez pracę, a więźniowie nie byli przeznaczeni do zagłady. W rzeczywistości niektóre obozy stanowiły miejsca faktycznej eksterminacji wrogów ustroju. Więźniowie wykonywali najgorsze rodzaje pracy, takie jak praca w kamieniołomach czy kopalniach, wyrąb lasu, roboty ziemnobudowlane, budowa linii kolejowych, rurociągów itd. Złe warunki i przyciążenie powodowały masową śmiertelność, dochodzącą w niektórych obozach i okresach do 1 trzeciej stanu osobowego rocznie. Warunki były jednak bardzo różne. Różne. Obecnie spór co do liczby ofiar jest uważany za rozwiązany. Badania szacują, że do 32 milionów osób było ofiarami pracy przymusowej i syłek zaś bardziej ostrożne szacunki podają, że liczba ofiar śmiertelnych wynosiła 2,5 miliona osób. Na początku czerwca 2018 roku okazało się, że niektóre dokumenty Gułagów nie zostały zarchiwizowane, lecz zostały zniszczone w 2014 roku. Także pewne jest, że czegoś nie wiemy. Niemcy. Obozy i podobozy przeznaczone do przetrzymywania ludzi kierowane przez SS, Policję lub Wehrmacht, utworzone w latach 1933-1945 przez władze państwowe Rzeszy Niemieckiej. Obozy te w liczbie przynajmniej 12 tysięcy umiejscowione były na własnym terytorium Niemiec oraz na ziemiach państw okupowanych. Kapujecie 12 tysięcy obozów koncentracyjnych. Niektóre państwa mają na koncie 12 tysięcy ofiar, a oni mieli tyle obozów. W obozach tych więziono około 18 milionów osób, z których zginęło 11 milionów. Dziś na terenach wielu byłych obozów istnieją miejsca pamięci, mauzolea, muzea, gdzie prowadzona jest działalność edukacyjna.